to są panowie nauczyciele. Tutaj pracują. Tutaj puchary. Tak oto wygląda pokój nauczycielski w Boliwii. Tutaj jest fundator Boliwii. On, nie pamiętam jak go się nazywa. Nie ma napisane na obrazku. Zapomniałem. Powiedział mi na granicy ten gościu, bo wszędzie są portrety jego. Tutaj widzicie klucze do klasy. I mnóstwo pucharów. Okej, muchas gracias, señores. Oto jest boliwijska szkoła. Zapytałem panów nauczycieli, pozwolili mi wejść. Wchodzicie sobie tutaj. Jest to boliwijska klasa. Tak to wygląda. To jest tablica. Tutaj jest tablica, już taka nowocześniejsza. Trochę nieporządek. Widzicie napisane? I się Boliwijczycy mali uczą tutaj język mizerny po koce. Idziemy dalej. Ale by teraz wieje. To jest kolejna boliwijska klasa. Proszę. Widzicie? No jest tu skromnie. O, a tutaj jakiś remoncik tu się teraz dzieje. A tutaj jest o boisko szkolne. Proszę bardzo. Zadaszone. W koszach tutaj kosz popularny, widzenie. O, i piłka nosa też, brameczki. Zaraz nakręcimy dalej. Ma ciekawe, czy mają tu salę komputerową. Fondo de Inversion Social. Chyba rząd to zasponsorował. Chciałbym umieć więcej hiszpański. Nie mogę się jakoś nauczyć. Nie tak ciężko jest uczyć się ze słuchu. Chyba może uda mi się kupić jakiś słowniczek polsko-hiszpański. Znaczy angielsko-hiszpański, bo tu nie ma polsko oczywiście. Na przykład chciałbym trochę więcej słów zapamiętać. Bo już mnie trochę denerwuje, że nie umiem nic powiedzieć za bardzo po hiszpańsku. Za takie coś płacę 35 boliwiarów. Musiałem, bo jest tak zimno na dworze. Deszcz pada, słyszycie? Idę zjeść teraz z jakiejś street żarcie. Tragedia, zimno tu jest jak cholera z rana. I w nocy też było zimno. Spałem przygryty chyba 5 kocami. Ale się cieszę, że tu jestem. Pamiętacie, gadka motywacyjna na dzisiaj to jest: żyjcie jak chcecie, a nie tak jak wam każą. Ja zacząłem żyć jak chcę. I moim celem teraz jest być kurwa najlepszym w tym co robię, czyli we vlogowaniu. Będę najlepszy. 4 zł za takie śniadanie. Tak, jest tutaj za drogo. Mi się wydaje, że powinno być o wiele taniej. No ale to jest miejscowość turystyczna, bo tu jest jakaś wielka solanka i mnóstwo turystów tu jest. Widzicie jakie te samochody turystyczne z tymi miejscem na bagaże, nawet tutaj pick-upy i tak dalej. Wszystko to jedyna solanka. Ja solankę pierdzielę, idę teraz na wizji. Hello. Próbuję utargować takie skarpety za 10 boliwiarów, czyli 2 dolce. Zobaczymy, czy mi się uda. Podobały mi się strasznie. Wiem, że to turyzm, ale to kolorowe jest. Ja cię śliczne. Kupiłbym coś. Jeszcze 15, czyli 3 dolce dam za takie skarpeciochy, bo przydały mi się, bo zimno. A tamte używam jako pokrowców na... Skarpety używam jako pokrowców na kamerę oraz na telefon. Także idziemy dalej. 15 za skarpety. Myślę, że się uda utargować. Twardzi są. Nie zgadzają się. Ohydny ze mnie turystiko. Utargowałem za 16. Zaraz zobaczycie na nowo. Kurde, kupiłem nie to co trzeba. Byłem wymienić na takie. Bo to były takie, wiecie, nie skarpetki, tylko takie z 2 dziurami. Idę zobaczyć towary, jakie mają do zaoferowania tutaj panowie i panie. I tutaj zwykle panie handlują jedzonko. Kurwa, ja zjadłem tego hamburgera niepotrzebnie. Trzeba było tu przyjść, ale nie wiedziałem o tym. Tam stacja benzynowa, na której złapię stopa. Hola. Owoce. Ciekawe, czy mają tutaj banany. Si? Banany.
Hola, bananas. No, nasa, nie ma. A, gracias. No i się uśmiechałem, jak tutaj kręcę, bo tutaj nikt nie kręci. Buenas. A, programo por placos. Si. Gdzie tu pan? O, widzę banany. Hola. Hola, mesero. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó? 5 bolivianos. 5 bolivianos. Sí. Ok, por favor. Plátanos. 5 bolivianos. Esto es la plaza. Manzana más de 4. Kupiłem sobie banany, jakich jeszcze nie jadłem. Patrzcie. Takich to na pewno w Europie nie ma. Taki banan. Zobaczymy, jak to smakuje. Ale skórka jest cienka. Malutkie są. Za bardzo smaku nie czuję, bo mi zdrętwiał język w okoce. Ale... Inne niż zwykłe. Mają taki smak, taki nie wiem, taki, jeśli bym powiedział, cielisty smak, taki zbite są. Dobre, potem się za 4 kupię. Spróbuję zrobić w tej nocy, to nie zamarznąć. Dobra, trochę dramatyzuję, ale jest zimno. Pierwszy raz podczas podróży będę spał w ubraniach w polarze i założę nawet skarpety, bo chłodno jest. Ślub! A myślę, wiecie, kto odprawia? Polak, polski ksiądz, ale mi się morda cieszy. Wchodzę do kościoła na mszę, dawno nie byłem. I poczekam na niego.